Один. Визнаєте, фільм фотографія хороша, ліпша, як дигітальна. Два. Японські апарати небольшой. Русські, радянські хороші. Три. Ви знаєте, найліпший фотоапарат – це Зеніт. Здравствуйте! Witam Was w kolejnym odcinku, w którym zgłębimy tajemnicę Zenitu. Wiele osób pyta mnie, jaki aparat kupić na początek, jeżeli chcę zacząć z fotografią analogową. I co ja wtedy mówię? Zenit. Oczywiście, jeżeli słuchają mnie w tym czasie inni fotografowie, to oczywiście podśmiewają się i mówią: Zenit to gówno, to się do niczego nie nadaje, to jest taka cegła awaryjna i w ogóle, chyba nigdy nie robili Zenitem. Kup sobie Minolte, Pentaxa, bla 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 bla. Zapominają o jednej ważnej rzeczy. Jeżeli nie umiesz w ogóle robić zdjęć, to nawet jeżeli kupisz najlepszy aparat, to nadal będziesz robił bardzo złe zdjęcia. Uspokój się! Dlaczego w takim razie polecam badziew na początek? Otóż ten badziew jest, po pierwsze, bardzo tani. Zenita dostaniecie już za 100 zł, 100, 150 i ogólnie tak naprawdę jest to cena nie za Zenita, za obiektyw Helios 44. Ten obiektyw jest genialny i kosztuje około 100. A z Zenitem około 120, więc tak jakby Zenita dostajecie gratis. Ale, ale moi kochani, Zenita nie trzeba kupować. Bardzo prawdopodobne, że Zenita w swojej szafie, na strychu lub w piwnicy mają wasi dziadkowie albo rodzice. Nie wiem, jak jesteście młodzi, łamane przez starzy. Zenit był bardzo popularnym aparatem w dawnych czasach. W PRL-u. Nie pamiętacie PRL-u? Ja też nie pamiętam, chociaż urodziłem się w PRL-u. No właśnie, dlaczego Zenit był tak popularny? Bo był to aparat dla profesjonalistów. Nie jakaś tam plastikowa smiena albo automatyczne lomo. Jeżeli ktoś miał większe ambicje, to kupował Zenita. Możesz się zamknąć, próbuję nagrać film. Miau, 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 miau. Dodatkowo Zenit jest ultra prosty w obsłudze. Tak naprawdę tutaj nie ma co się zepsuć. Mamy pokrętło czasów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć do wyboru. Do tego nakręcanie migawki, spust,
przysłona i ostrzenie. Dziękuję, koniec, kropka. Żadnych automatyzacji, bateryjek do wymiany. Oczywiście w niektórych trzeba było wymienić baterię, ale w tym konkretnym Zenit 11 nie ma żadnych baterii. W sumie to nie wiem, co trzeba by było zrobić, żeby go źle obsłużyć. Niemcy już dawno wymyślili na to określenie. Idiotenkamera. Idiot-proof kamera po angielsku. Dodatkowo Zenit, ale nie tylko Zenit. Każdy aparat analogowy to jest najlepsza szkoła fotografii. Bo nie wiadomo, czy siądzie, czy będzie gryzło, albo jak to się tam mówi. To znaczy, możecie zainteresować się fotografią, wejść w nią, zainwestować trochę kasy i nagle okazuje się, że to nie jest dla Was. Więc Zenit jest najtańszą opcją, żeby sprawdzić, czy fotografia jest dla Was. Zenit będzie robił świetne zdjęcia, jeżeli po prostu będziecie się do tego przykładać. Jeżeli nie znajdziecie w fotografii żadnego zażarcia, no to sorry, straciliście 100 zł. No big deal. Każdy analog uczy szacunku do każdego zdjęcia. Każda klatka się liczy. Każda klatka. Pieniądz. 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 No chyba, że macie bogatych starych. Kontynuując wątek pieniężny. 120 zł za obiektyw, aparat gratis. Bo obiektywy na mocowaniu M42, a takie właśnie ma Zenit, kto woził bigos od matki na studiach, ten wie. Czyli normalny gwint. To obiektywy, które są bardzo, bardzo, bardzo tanie. Jako mocowanie, które jest nieprodukowane już od X lat, obiektywy te nawet bardzo, bardzo dobrej jakości kosztują naprawdę śmieszne pieniądze. W porównaniu do obiektywów z dzisiejszym mocowaniem, do nowoczesnych aparatów z pełną elektroniką, dają podobne, a czasami niektórzy mówią, że lepsze, bardziej miękkie, poetyckie, filmowe efekty za dużo mniejsze pieniądze. Zamiast wydawać 10 tysięcy na super miękko malujący obiektyw od firmy X, możecie wydać 400, 500, 600 na jakiś obiektyw z mocowaniem M42. Wielu filmowców, nie wiem, nie jestem filmowcem, w życiu nie nagrałem żadnego wideo. To też nie jest wideo, to tak naprawdę 24 zdjęcia na sekundę. Używają starych obiektywów na przejściówkach do filmowania właśnie z takim fajnym efektem. Retro. Kto raz w życiu trzymał Zenita, ten wie, że jest to aparat niefotograficzny. Jest to aparat fotograficzno-obronny. Może pokażę. Otóż jest to konstrukcja całkowicie metalowa. Jeżeli robiąc przypadkowo poetyckie, hipsterskie zdjęcie bezdomnemu na ulicy, okaże się, że nie jest na tyle bezbronny, żeby nie dać Wam w łeb, to będziecie mogli się obronić. By the way, nie róbcie zdjęć bezdomnym. Przecież to jest uwłaczające. Hello! Pastwicie się nad nimi. Dajcie im 2 zeta i zapytajcie, czy możecie. A jak nie, to spadajcie. To nie zoo. No i wszyscy wiedzą, że Zenit po prostu wygląda zajebiście. No, nie wygląda? Wygląda. Spójrzcie na ten design. W ogóle jest taki trend dzisiaj w firmach produkujących aparaty, żeby stylizować je na stare analogi. Olympus robi takie rzeczy, Nikon robi takie rzeczy, w sumie już chyba każdy robi takie rzeczy. I kanciasty design jest cool. No cóż, w dzisiejszych czasach fotografia analogowa jest modna i wiele osób fotografuje analogiem, bo to jest cool, a nie dlatego, że doceniają proces analogowy. Więc jeżeli już myślicie pod tym kątem, to Zenit naprawdę spoko wygląda. Pasuje do prochowca, relaksów i co tam akurat znowu jest modne. Ale odkładając żarty na bok, Zenit to naprawdę świetny aparat. To znaczy, pod jakim kątem świetny? Robi naprawdę fajne zdjęcia. Bo co ma zrobić aparat? Aparat ma tylko jedną funkcję. Zarejestrować to, co pokazuje mu obiektyw i nie wpuścić światła gdzieś bokiem, albo dołem, albo górą, albo po prostu nie zniszczyć zdjęcia. I tyle. Uzdrowaj się!
ma trzymać czasy, migawka ma być sprawna, ma przewijać o dokładnie tę samą odległość, żeby klatki się nie nakładały. No i koniec. Aparat nie ma do roboty nic więcej. Cała reszta zależy od fotografa i obiektywów. A więc jakie feature'y ma ten oto Zenit? To jest akurat Zenit 11. Z jednej strony polecam Zenity z selenowym światłomierzem, czyli tą taką krateczką tutaj z przodu, ponieważ nie wymagają do działania żadnych baterii, ale z drugiej strony te światłomierze różnie działają po latach. Ja akurat miałem to szczęście, że trafiłem na genialną sztukę i działa jak nówka, ale wy możecie trafić na taką niefajną i wtedy jesteście skazani na użycie zewnętrznego światłomierza, chociażby w aplikacji na telefon, więc w dzisiejszych czasach to nie jest żaden problem, jest za darmo. Dodatkowo ten aparat nie ma zbyt wielu funkcji, co moim zdaniem jest dobre. Less is more. Mniej znaczy więcej. Otóż, mamy tutaj czas 1.30, 1.60, 125, 250, 500 i czas B. Czyli jak długo wciśniesz, tak długo robisz zdjęcie. Oprócz tego, no wiadomo, przysłona zależy od obiektywu, ostrzenie ręczne. Nawet lepiej, autofokus lubi się mylić, no chyba, że macie wadę wzroku. Samowyzwalacz, 7 sekund, wystarczy, żeby ustawić się z rodziną. Powiedzcie cheese, cheese. I tyle, nic więcej. Zakładanie w nim filmu jest proste jak budowa cepa. Wkładasz, wsadzasz w dziurę, naciągasz, zamykasz, koniec. Pokazywałem to już w innym filmie. Czego nie rozumiesz? 100 zł za świetny aparat z cudownym obiektywem. Twoje powieki stają się ciężkie. No dobra, reasumując, czy na początek Zenit to dobry aparat? Najlepszy! Najtańszy, najbardziej niezawodny, przeżył twoich dziadków, twoich starych i pewnie przeżyje też ciebie. Nie da się go zepsuć, prędzej się zabijesz. Albo kogoś i pójdziesz siedzieć. A ten Zenit będzie nadal, nawet jak ty już wyjdziesz. Za kaucją. Albo coś. Oczywiście, kiedy już nauczysz się wszystkiego, popstrykasz troszkę na Zenicie, podrapie ci film, bo lubi drapać film. Zwłaszcza jeżeli macie drapiącego film Zenita, to popatrzcie na to miejsce w środku aparatu. Kiedyś jakimś cudem nabyłem fabrycznie nowy Zenit 12 XP. Nie pytajcie, jak to zrobiłem. Kosztował 5 dych. Deal życia. I co? Drapał film. Zaschnięty bąbelek farby robił krechę przez cały film. Musiałem to zetrzeć papierkiem ściernym, ale i tak nie udało się do końca, więc sprzedałem. Ale jak już nadrapiecie się tego filmu, narobicie dużo złych zdjęć, złych z waszego powodu, nie z powodu Zenita, to wtedy wymieńcie na coś lepszego. Z jaśniejszym wizjerem, z większą gamą obiektywów, albo po prostu bardziej wyglądające cool, jeżeli już tak bardzo wstydzicie się chodzić z Zenitem na szyi. Jakby waszych znajomych obchodziło, co to jest, dla nich to analog to analog. Po prostu wyglądacie cool i tyle. A jeżeli fotografia nie zażre, po prostu dajcie Zenita komuś w prezencie, albo sprzedajcie za kolejne 120 zł. Przynajmniej wam się zwróci. Czasami ktoś pyta mnie, wiesz, chciałbym zacząć fotografię analogowej. Myślałem nad Mamiją RZ. Szkoda, że nie nad Mamiją 7. Albo Hasselbladem 503. Kup se Face One, co się będziesz. Analog, daj se spokój. Cyfra od razu, lejkę se kup. Jak nie masz na co pieniędzy wydawać. Jak można robić lejką w ogóle? Także na początek, pamiętając o wszystkich minusach, słabych stronach, albo nazwijcie to jak chcecie, Zenita, to jest bardzo dobry aparat. Jeżeli się nim znudzicie, oddajcie go mi. Ja się nim zaopiekuję. Będzie nam razem dobrze. Będziemy robić sobie zdjątka. Jeżeli też macie Zenita, podzielcie się w komentarzach swoją opinią o tym wspaniałym aparacie. Kliknijcie subskrybuj i walnijcie w dzwonek. Aha, i nie zapomnijcie obejrzeć poprzednich filmów. Tam mówię bardziej ciekawie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Cietyr.
Sony.